Witajcie moi mili, zaczynamy kolejny odcinek. Wczytujemy nasze prastare ruiny na głębokich ścieżkach. Aktualnie odkryliśmy jakiś kryształ, jakieś w ogóle dziwną komnatę pradawnych krasnoludów. Rozbiliśmy tu obóz, tak to wygląda. Tutaj wam pokażę z bliska. Tak to wygląda, tutaj dwóch gości coś tam kopie. Znaczy jeden kopie, drugi udaje, że pracuje. My idziemy dalej na ekspedycję. Tam coś sprzedałem przed chwilą, już nawet nie pamiętam co. Parę rzeczy w każdym bądź czasie sprzedałem. Więc droga wolna, idziemy. Aha, i kupiłem taką zbroję. Bardzo fajną. Myślisz, że coś tam znajdziemy? Nie wydajesz się podekscytowany. Unlike him, I wasn't born in Orzammar. I wouldn't even be down here. This entire place gives me the chills. Let's hope it's worth it. No dobra. Czy coś tam znajdziemy? Na pewno znajdziemy. Ale bądź ostrożny. Okej. O kurczę, co to jest? To jest golem. I cień. Już myślałem, że będzie nieruchomy, ale śmiesznie. Dobra, jedziemy go. No dawaj, dawaj. No weź nie przestawaj. To jest trochę nierealistyczne w tej grze, ale mi to odpowiada, że jeśli sojusznik rzuca czar obszarowy, na którym ja się znajduję, na przykład te strzały, albo burzę ognistą, to nie zabiera mi to żadnych obrażeń. Tak jak mówiłem, dla mnie to pasuje, ale mało realistyczne. Dobra, atakować. A, i muszę siłę dobić do 30 koniecznie. Przy najbliższym awansie, bo znalazłem... O, golem, golem. Kończę gadanie. Kurde, na drugą stronę aż mnie wyrzuciło. Co on robi? Kurde, jaki koks. Fak. Dobra, na niego jakoś czary słabo działają. O, świetnie, o, zapamiętajcie, świetnie lód na niego działa. Zobaczmy, jak działa na niego ogień. No, co jest? Ogień działa trochę słabiej, dwa razy słabiej, można powiedzieć. Uderzenie umysłu. Wywalił. Oj, przydałby mi się Fenris ze swoim mieczem. Chociaż nie sądzę, żeby było tak wprowadzone, ale ciekawe, czy broń sieczna działa na golemie. W Gothiku na przykład nie działała. Okej, padł. Coś z niego wypada? Jakieś serce golema? Nie, nic. Kuferek. Jakiś pierścień znaleźliśmy, ale jest szary, więc... O, dobra. Tu jest kolejny składnik, którego jeszcze nie znaleźliśmy nigdy. On się przyda przy runach, jeśli dobrze pamiętam, przy zamawianiu run. Oho, gdzieś wlazłem. Gdzieś wlazłem i zaraz tego będę żałował. Prastary Tajk. Jeśli dobrze pamiętam, Tajk to był grobowiec po prostu. Nie no. W ogóle jaki władca pierścieni. Jak w Mori. Tylko że tu powinien być ten sarkofag krasnoluda. Czy to Lyrium? It's definitely magic. Doesn't look like any. Look at this, Bartrand. An idol made out of pure Lyrium, I think. Figurka z czystego Lyrium. Ej, coś mi tu nie pasuje. Ten Bertrand jest jakiś dziwny. Not bad. We'll take a look around.
See if there's anything further in. O nie. You do that. The door. Czemu zamyka drzwi? Oh fuck. Bartrand, it's shut behind you. You always did notice everything, Varric. No to nie było honorowe i to nie było krasnoludzkie. You're going to screw over your own brother for a lousy idol? It's not just the idol. Nie chodzi o figurkę. The location of this tig alone is worth a fortune, and I'm not splitting that. No tak. Nie chcę się dzielić. Jasna sprawa. Sorry, brother. Bartrand. Bartrand! Sukin kot. I swear I will find that son of a bitch. Sorry, mother, and I will kill him. Let's hope there's a way out of here. Wyjście. No i co? I teraz co? Przemieni tego krasnoluda? Na szczęście są drzwi. Nie musieliśmy nic kopać. Sprawdźmy tutaj. Cienie. Golem. Wiem, ale mi się to strasznie nie podoba. Aha, dobra, spójrzcie tutaj. Zastanawiam się, dlaczego piorunowe ataki są nieaktywne i nie mogę ich użyć. Ale właśnie wychodzi na to, że kiedy mam włączone panaceum, czyli to leczące coś, wtedy nie mogę atakować, no, tymi bardziej agresywnymi czarami. Ale to jest bardzo źle. O Jezu. Przesrane. Dobra, zmiana. Teksturka. Walcie, powalcie. Psa. Strasznie mocny jest niestety. Trochę muszę pobiegać. Tutaj mi siostra umiera. Ale rzuciła barierę. Bardzo mądrze. Muszę trochę pobiegać, sorry za to, ale nie chcę zginąć, bo potem będę musiał ranę leczyć. Skurczywyk biegnie za mną. Fuck, 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 fuck. Get out of here. A ten z psem tutaj walczy. Teraz je pozbieram. W międzyczasie. No ale słabo miałem. Mam siostrzyczkę. Za to dobrze wyposażoną komnatę w skarby. Dobra. Poradziliście sobie trochę z dupy. No ale... ważne, że się jakoś tam wam udało. Okej, okay, idźmy dalej. Tylko quick save'a wezmę. Walnę. O. Ciekawe, ciekawe. Dobrze. Atakuj. Mocne są te cienie. Trzeba im przyznać, naprawdę. Te sobie tylko czekają. A na niego szarżą.
Zarżnęliśmy go. Oczywiście chodziło mi, że go zabiliśmy. I padł. Fire! Idziemy dalej. O, tutaj widzę, odchodzi jakaś... O, co to jest? Co to jest? Profan? Brzmi trochę jak pleban, albo jak profan. O, Varric nam umarł. No, dokładnie, co to było? Dobre pytanie, krasnoludzie. Jakiś... ten... monstra z błyskawicami. No nie mogę, on biega... Wycof. I trzymać pozycję. Ojojoj, jakich dużo. No. To była dobra strategia, jestem z siebie dumny. Awansujemy go. Siłę do 30 próbujemy dobić, więc max. I sprawdźmy, co tu jeszcze mamy. Mamy cyklon. Druzgoczący cios. Weźmy ten cyklon. Będzie bardziej zabójczy. No i co? Idziemy dalej, nie? Oj, sorry za tą kamerę. Co tam pały? Wezwę psa. O, faktycznie dobrze. Jednym ciosem ich załatwiam. No. Oho, coś się dzieje. I would not see these creatures harmed without need. One pierwsze nas zaatakowały. We're defending ourselves. Keep your distance. They will not assault you further, not without my permission. What are these? They hunger. Te istoty są głodem. The profane have lingered in this place for ages beyond. They eat the lyrium. Aha. Sounds like a healthy diet. Zdrowa dieta, jedzenie lirium. I am a visitor. Jestem gościem. Anders, co ty na to? Seems mostly interested in their hunger. I would not see my feast. I sense your desire. You seek to leave this place. Don't do it. Be careful. What are our options? Zabijemy go, zawrzemy umowę, nie zawrzemy umowy. W jaki sposób chcesz nam pomóc? There is another door that leads into the paths far above us. That is what you seek. It has been sealed. No to co, mamy walić pakt z demonem, czy nie? I know where the key is. Do as I ask, and I... So what do you think? No i czy zawieramy umowę, czy nie zawieramy umowy? Kurczę, ciężki wybór, naprawdę. Nie zawieram umowy. Most unwise. Nie chcę, żebym mnie oszukał, no kurde. Hmm.
Au, ładna sieka. Przeplugając łazi. To jeszcze nie koniec, jeszcze wam mało. Dobrze. Prawie wszyscy dostali awans. Przepozbierajmy te śmieci. Śmieci z profanów. I tu. Okej, zapisujemy. I na tym skończymy ten odcinek. Jeszcze tylko tutaj szybko ten kufer obrabuję. Kalosze gile. Kalosze gile. Okej, szybki zapis. Oglądajcie kolejne odcinki. Serdecznie i gorąco was do tego zapraszam. No i oczywiście subskrybujcie, kto jeszcze tego nie zrobił. Trzymajcie się, cześć.